honorowym gościem. Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego, który podobno za chwilę dojedzie. No, witam serdecznie pana profesora Marcina Gołaszewskiego, przewodniczącego Rady Miasta. Witam pana Leszka Brodniewicza, znanego adwokata w Łodzi. Bardzo proszę się pokazać. Genia Liberta, przewodniczącego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowej ONZ w Łodzi. Witam członków Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce oraz prezesów 1, 2 i 3 oddziału SDW w Łodzi. Witam wszystkich członków i sympatyków naszego stowarzyszenia. Na wieczorku Andrzejkowym pragnę wznieść toast za gości i sympatyków naszego stowarzyszenia. Za chwilę podejdzie również pan przewodniczący Rady Miejskiej. Kolejny rok spotykamy się razem tutaj. Cieszę się, że spotykamy się w takim gronie, bo jesteśmy wśród przyjaciół, bo jesteśmy osób bliskich. Ja bardzo cieszę się, że pan Włodek zawsze o mnie myśli tak ciepło i dzwonił do mnie chyba z miesiąc temu, czy będę, i dzwonił do mnie także dzisiaj nawet, upewniając się, czy do państwa dotrę. Ja bardzo dziękuję i jestem zawsze, mam nadzieję, tutaj przyjmowany mile. Ja przyznaję, że przyjeżdżam do państwa do grona przyjaciół. Przekazuję także pozdrowienia od pana senatora Kwiatkowskiego, który zapewnia, że jedzie z Warszawy i dotrze tutaj do nas. Tylko to chwilkę po tym, warunki są jakie są na drodze, no to lepiej, żeby późno dojechał, ale w ogóle dojechał do nas. No, więc myślę, że ta impreza tak szybko się nie skończy, że on nie dojedzie. Więc życzę państwu dobrej zabawy i bardzo cieszę się, że spotykamy się w takim gronie, że państwo mają okazję integracji ze sobą, porozmawiania, także wzniesienia toastu i winem, i czymś innym. Widziałem tam tyle, mało już świętowały mocno, jak się pytałem. Teraz już chyba nie słuchają, ale świętują no, bardziej. Wszystkiego dobrego, niech państwo cieszą się obecnością ze sobą dzisiaj i bardzo dziękuję, że mogę być z wami. Co chcemy robić w Senacie, ustawa o łódzkiej metropolii, a teraz czas na zabawę i na wspólne biesiadowanie. Wszystkiego najlepszego. I jest jeszcze jeden pomysł. Jest wspólne biesiadowanie, no to też oczywiście wspólnie tańczymy, też śpiewamy, ale zrobimy wspólne zdjęcie może wszyscy. Jeśli jest zapalone teraz światło, więc jeżeli ktoś może, to zapraszamy serdecznie do wspólnego zdjęcia. To jest punkt nieobowiązkowy. Kto ma życzenie? Panie senator, to jest najlepsze.
Minutę. Tak, na to, że to jest.